właśnie znajduje się pod wiaduktami ulicy Marynarskiej, a dokładnie w tym miejscu powstaje przedłużenie ulicy Suwak, dalej w kierunku południowym. Jak to teraz wygląda w sierpniu 2024? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie, bo między innymi powstaje w tym miejscu właśnie nowa droga rowerowa. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, tam Ząż i zapraszam jeszcze raz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji, tutaj prosto z warszawskiego Mokotowa, czy tutaj dokładniej z Mordoru, gdzie oczywiście jest mnóstwo rowców, już po części to się zmienia i faktycznie jest więcej mieszkań, ale niemniej powstają też nowe drogi wzdłuż tutaj trasy NS i oczywiście linii kolejowej, jak i również wlotu do tunelu w kierunku lotniska Chopina. To wszystko w dzisiejszym filmie, również o tunelu coś tam może opowiem, właściwie bardziej pokażę, jak i również zerknijmy sobie oczywiście na nową ulicę Suwak, a właściwie jej przedłużenie. Tutaj się właśnie w tym miejscu będzie ciągnąć. Ciągnąć się będzie jakże i krótkim, a jednak troszeczkę długim odcinkiem, bezpośrednio od ulicy Marynarskiej do ulicy Cybernetyki, z tym, że będzie się łączyć na dole pod wiaduktami, jak i również będzie przechodzić dołem pod wiaduktami ulicy Marynarskiej i zabijać się dookoła pętli PKP Służewiec. Co ważne, będzie mieć nowe na nowej ulicy będzie oczywiście droga rowerowa, która będzie znali wzdłuż całej tej inwestycji. Czy tutaj będzie połączenie po prostu dróg rowerowych na ulicy Suwak, na ulicy Marynarskiej z ulicą Cybernetyki, pomijając ulicę Taśmową, gdzie już taka droga rowerowa jest, chociaż ona tam nie jest całkowicie połączona z Marynarską w teorii. O tyle faktycznie teraz będzie jeszcze nowe połączenie tutaj ulicą Suwak wzdłuż linii kolejowej, jak i również pojawią się na samej nowej ulicy przystanki autobusowe w formie zatoczek, dzięki czemu autobusy będą miały wygodne miejsce do zatrzymywania się obok przystanku, a właściwie stacji kolejowej Warszawa Służewiec, gdzie będzie w miarę, no powiedzmy w miarę wygodne przejście właśnie z autobusów do pociągów, czy też oczywiście w drugą stronę. Przystanki będą w jednym i w drugim kierunku. Jaka tutaj linia będzie jeździć, tego jeszcze w tym momencie nie wiemy, ale możemy się domyślić, że po prostu coś będzie jechać na dalszym odcinku ulicą Suwak, zamiast skręcać w Domaniewską, po prostu będzie mogło pojechać dalej, bądź po prostu też z Domaniewskiej będzie mogło skręcić w ulicę Suwak i pojechać takimże i też nowym odcinkiem. Więc jak to będzie wygląda? Z lotu ptaka możecie zobaczyć, jak wygląda zaawansowanie tej inwestycji w teorii w tym momencie, a za chwilę się przejdziemy jeszcze raz nad całą tą inwestycją i dokładnie sobie przeanalizujemy, co tu się dokładnie w tym momencie dzieje. Najważniejszych jeszcze informacji mogę powiedzieć, że ta cała inwestycja nie jest realizowana przez Miasto Stołeczne Warszawa, właściwie nie z funduszy Miasta Stołecznego Warszawy, tylko faktycznie przez prywatnego dewelopera, który w okolicy realizuje swoją inwestycję. I dlatego też Miasto Stołeczne Warszawa zleciło wybudowanie tejże ulicy, żeby po prostu były dojazdy do tych nowych posesji, jak również oczywiście, żeby tę część Mordoru skomunikować w lepszy sposób. No i tak to właśnie jest w ten sposób teraz zanalizowane. A teraz zajmijmy się dokładnie, jak to właśnie w tym miejscu wygląda, jeżeli chodzi o wszystkie szczegóły, jeżeli chodzi o aktualne zaawansowanie tejże inwestycji. Także tak, lecąc sobie z wjazdem teraz już od prawej strony tutaj, z wjazdem w nowy łącznik, możemy zobaczyć, że tutaj faktycznie jezdnia została trochę poszerzona. Tutaj był oczywiście jeden kierunek, teraz trochę zostało to rozszerzone, więc najprawdopodobniej tutaj będzie utrzymany i zrealizowany ruch dwukierunkowy, żeby był po prostu wjazd w ulicę właśnie taśmową. No i na dalszym odcinku tutaj jest aktualnie realizowana kanalizacja. Czy tutaj właściwie nie do końca kanalizacja taka standardowa, tylko po prostu kanalizacja deszczowa. Tak by w trakcie dużych deszczy nawalnej i po prostu ogólnie w trakcie deszczy cała woda opadowa mogła po prostu stąd wypłynąć. I aktualnie to jest realizowane. Większość tych prac została już wykonana, pomijając same połączenie tych dwóch ulic w tym miejscu. Niemniej na całym zakresie tej inwestycji możemy zobaczyć, że oczywiście już teren został wyrównany, co jest najważniejsze, jak i również po prostu te studzienki też się pojawiły na całej długości. Tam, gdzie są te słupki pachołki, one po prostu pokazuje nam, gdzie już faktycznie się znajdują studzienki, nawet jeżeli oczywiście jeszcze samego zarysu nowej drogi nie ma. Teren został wyrównany i właśnie ta część podziemna została już tutaj właściwie wykonana.
Poprzedni film pojawił się z tej inwestycji 4 miesiące temu, ponieważ jak się pojawiłem tutaj 2 miesiące temu i 3 miesiące, 2 miesiące temu i miesiąc temu, stwierdziłem, że właściwie nic się nie dzieje na tej inwestycji i poczekamy jeszcze chwilę. Znaczy, nic się nie działo takiego, co bym mógł wam pokazać. Po prostu dużo się działo elementów podziemnych, czyli właśnie przekładki, czy też budowa nowej kanalizacji deszczowej w tym miejscu. No i ponieważ to nie jest widowiskowe i tego aż tak bardzo nie było widać, no to tutaj też się nie pojawiłem i nie nagrywałem tego filmu i teraz tutaj się pojawiłem, kiedy już faktycznie widzimy zakres tej inwestycji, jeżeli chodzi o chociażby nowe krawężniki. No i też jest dużo więcej, co razu mówić, ale spokojnie, kolejny film już się powinien pojawić normalnie za 2 miesiące, no chyba, że dalej nic się nie będzie działo. Niemniej w tym miejscu możemy zaobserwować faktycznie już mniej więcej zarys tej nowej nawierzchni. Widać też oczywiście krawężniki wzdłuż całej nowej jezdni. Oczywiście na całej długości będzie jedna jezdnia po jednym pasie w każdym kierunku. Czyli tak standardowy po prostu układ drogowy, to nie będzie jakaś autostrada w tym miejscu, autostrada jest obok, chociaż to jest droga szybkiego ruchu. Niemniej w tym miejscu obok pętli autobusowej, to będzie, obok pętli tramwajowej tutaj się to będzie właśnie w tym miejscu ciągnąć, więc ruch tramwajowy w tym miejscu nie będzie przerwany, z tym zwróćcie uwagę, że same latarnie od pętli tramwajowej właściwie są już ustawione w dwóch kierunkach, więc na spokojnie nowa ulica będzie już oświetlona. Tam oczywiście wcześniej był chodnik i taka droga bardziej serwisowa niż faktycznie do normalnego użytkowania. Niemniej w tym miejscu też tam po prostu się pojawi jeszcze droga rowerowa, która po prostu tutaj jeszcze na tym zakręcie nie było. Też oczywiście ulica Suwak dalej wzdłuż ulicy Marnarskiej się ciągnie i tam wychodzi droga rowerowa, która się dalej ciągnie właśnie do Placu Unii Lubelskiej, znaczy do Placu Unii, no i teraz Unii Europejskiej, no i teraz po prostu będzie można tą drogą rowerową przejechać się właśnie tędy. No tu brakowało tego przejazdu pod ulicy Marnarską właśnie, jeżeli chodzi o tą część rowerową i teraz to się właśnie w tym miejscu zmienia. Zresztą za chwilę zobaczycie, jak to wygląda pod samym wiaduktem, bo tam już widzimy zarys nowej drogi, która faktycznie lawiruje pomiędzy podporami wiaduktów, które się w tym miejscu znajdują. No jak tu, jak widzicie, połączenie same z ulicą Suwak jeszcze nie istnieje, chodniki i krawężniki są zrealizowane po staremu, więc to jest jeszcze w tym miejscu oczywiście wszystko do wykonania. Niemniej tu możemy zaobserwować właśnie pętlę autobusową, pętlę tramwajową, drugie już się przyznaczyłem, niemniej to jest faktycznie pętla tramwajowa, z prawie całym niskim taborem, który mamy aktualnie w Warszawie, pomijając oczywiście tramikusa, czy pełnym taborem niskopodłogowym, że tak to powiem. Więc mamy i Jazza, mamy Hyundai, mamy oczywiście Swinga, nie mamy tylko łącznie krótkiego Hyundai, jak również krótkiego Jazza, no i oczywiście tramikusa. Natomiast na dalszym odcinku możemy zaobserwować te nowe studzienki. Studzienek jest trochę, a pod samymi wiaduktami widać nowe krawężniki, które się ciągną i dokładnie nam zarysowują już aktualny nowy układ samej ulicy Suwak. Jak widzicie, cały sprzęt w tym miejscu stoi i zanim zaczniecie mi krzyczeć w komentarzach, a widzę, że tu się znowu nic nie dzieje, znowu nagrywasz inwestycje i na których po prostu prace w ogóle nie postępują i się nic nie dzieje. To tak nie jest. Ja zazwyczaj na budowach się pojawiam po prostu wieczorem, bo ja lubię się wyspać. I tak tą inwestycję nagrywałem de facto chwilę przed zachodem słońca. To są ujęcia z jakiejś godziny 19-18, więc no nic dziwnego, że tu raczej nikogo na placu budowy już nie ma. Niemniej, jak widzicie, po prawej stronie widzimy dokładnie zarys krawężników wraz z oczywiście częścią do odwodnienia tego wszystkiego, więc po prostu jezdnia będzie przechylona w stronę zachodnią, czyli tutaj na lewą stronę. No i tutaj też jest zapewnione dojście do tej windy w tym miejscu, która się tutaj znajduje z wejściami na wiadukt, gdzie się znajdują oczywiście przystanki autobusowe. A tu jest ta droga rowerowa, która, jak widzicie, będzie przecinać właśnie to dojście do samej windy. No i jest to dosyć ciekawe tutaj zrealizowane. Tej drogi rowerowej oczywiście w tym miejscu brakowało. Ona jest realizowana wedle nowego standardu, więc jest szersza niż to chociażby co jest na Świętokrzyskiej. No i ona tutaj nie będzie bezpośrednio prosta, ona trochę będzie lawirować, tak aby faktycznie jak najmniej ingerować w część pieszą, żeby faktycznie piesi mogli sobie tutaj na spokojnie chodzić. Niemniej będzie się ciągnąć wzdłuż samej jezdni i pomiędzy tymi wszystkimi podporami, które się tutaj oczywiście znajdują. Więc jak widzicie, ta jezdnia się ciągnie osobno, a droga rowerowa będzie się ciągnąć obok, no i tutaj wzdłuż samej pętli tramwajowej również DDR będzie pociągnięty. Tak to wygląda, a teraz zerknijmy, co tam się jeszcze dzieje na drugim odcinku ulicy Suwak raz jeszcze, czyli tam faktycznie, gdzie de facto mało się dzieje, czyli oczywiście chodzi mi o zakres zaawansowania po drugiej stronie, gdzie mamy już zbudowaną kanalizację deszczową i te studzienki już stoją, ale nowej nawierzchni, czy też nowych krawężników tam jeszcze nie widzimy. Chodzi mi oczywiście o to, jak to wygląda po drugiej stronie wiaduktów ulicy Marnarskiej. Przejdźmy się jeszcze raz pod tymi wiaduktami. Zresztą jak widzicie, lubię przelatywać pod wiaduktami, ogólnie to lubię przelatywać pod różnego rodzaju rzeczami.
Chwilowo niestety tylko tym dronem mogę dobyć takie atrakcje, bądź też drugim. Natomiast jak widzicie, w tym miejscu mamy kopczyki i oczywiście są pozaznaczone wszelkiego rodzaju studzienki. Jeżeli chodzi o prywatnego dewelopera, to chyba dosyć łatwo zorientować się, który to jest deweloper w tym miejscu, który po prostu buduje swoją inwestycję. A tu z kolei ma już faktycznie połączenie z tą inwestycją wraz z drogą rowerową, chodnikami i oczywiście nowym dojazdem do danego parkingu podziemnego w tym miejscu, więc to faktycznie też będzie połączone i w teorii, pomijając szlabany, będzie ten też przejazd do ulicy Taśmowej. Budynki tutaj, które się budują, to jest budynki w ramach inwestycji Taśmowa 5, a tutaj ten wjazd, który był, to co powiedziałem, właśnie tam były szlabany i tak dalej, wjazd do parkingu podziemnego, to jest biurowiec Diuna, który się nazywa. No, całkiem ciekawa nazwa. Niemniej tutaj możecie zacząć faktycznie pod ulicą Cybernetyki, że dosyć dużo okablowania podziemnego jest tutaj jeszcze do przełożenia i do ułożenia w odpowiedniej lokalizacji, no i dlatego też tutaj ruch na dole może być trochę ograniczony, bądź też całkowicie zamykany w związku z różnego rodzaju po prostu pracami, które będą realizowane, jeżeli chodzi o przekładki podziemne, no i oczywiście również kanał realizację deszczową. A tymczasem teraz dla Was taka mała ciekawostka. Też prosto z tej inwestycji. Mam też dla Was ciekawostkę. O ile sama przebudowa ulicy Suwak idzie i postępuje do przodu, o tyle windy tutaj działają jak działają. W sensie to są windy, widzicie, miejsca są podnośniki, jak chociażby przy przystanku kolejowym Warszawa-Okęcie, gdzie mamy faktycznie podnośniki po obydwu stronach wiaduktu, a natomiast na sam peron jest winda, która nie działa. Próbowałem z niej skorzystać, niestety mi się nie udało. Niemniej tutaj mamy dobrą informację, bo na Warszawa-Służewiec, nie wiem jak jest z windą na peron, natomiast tutaj stąd, gdzie się znajduje i gdzie jest wygrodzone przejście do tej windy, myślałem, że jest wygrodzone do windy, która nie działa. Otóż działa. Możemy ją sobie otworzyć, jest oświetlenie i oczywiście jest niedostosowane dla osób z rowerami. Niemniej winda jest, trochę tam potłuczone jest szkło, ale można z niej na spokojnie skorzystać, więc to jest dobra informacja, że windy tutaj w tym miejscu chociaż są stare, bo znaczy, no stare, no mają już po prostu 12 lat, no bo one powstały w ramach budowy całej tej trasy tutaj w tym miejscu na Euro 2012, ale działają i funkcjonują. To jest dobra informacja. No i tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o zakres całej tej inwestycji. Oczywiście tylko tutaj po prawej siebie to jest stacja Warszawa-Okęcie, która tam się dalej znajduje i faktycznie winda, właściwie podnośnik z peronu, znaczy to pocha winda z peronu nie działała tak czy siak, jak to nagrywałem. Natomiast jeżeli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek, kolejny film z tej konkretnej inwestycji, jeżeli chodzi o przedłużenie ulicy Suwak, pojawi się za 2 miesiące, jeżeli coś się będzie działo, bo ostatnio się nic nie działo, to nie było filmu. Tu z kolei widzicie wlot do tunelu, który się ciągnie dalej bezpośrednio do stacji kolejowej Warszawa Lotnisko Chopina, więc jak widzicie pociągi tutaj, zarówno jeżeli chodzi o koleje mazowieckie, relki, jak i również linie S3 i S2, gdyż pamiętam, jeżdżą tutaj w tym miejscu, czyli SKM-ki. No i te wszystkie pociągi tutaj funkcjonują i przejeżdżają tym tunelem, który już ma 12 lat, no bo oczywiście te wszystkie inwestycje były realizowane w ramach Euro 2012. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. No i oczywiście dla wszystkich osób, które się pytają, tak, miałem tutaj wszystkie zgody, żeby latać w tym miejscu, latałem w porozumieniu z wieżą kontroli lotów, wszystko da się zrobić. Jak odpowiednio się napisze plan lotu, zorganizuje, skoordynuje, no i oczywiście jak się zrobi taki plan lotu, żeby on nie był kolizyjny z procedurami, które tutaj po prostu są lotnicze, wykonywane na samym lotnisku. Też zwróćcie uwagę, że ja nigdzie nie latałem faktycznie na części kolizyjnej z pasem startowym, a bardziej od części, gdzie faktycznie raczej nic normalnie nie przeleci. Przynajmniej w teorii. No chyba, że jakiś śmigłowiec jakiegoś prezesa do Mordoru. Ale to inna bajka. A i żeby nie było, że nie powiedziałem, budowa ma się zakończyć na przełomie 2024 i 2025 roku. Cześć!